Ruszyła kolejna edycja projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Młodego Ostrowca pod nazwą Niepełnosprawni Sprawni Sportowo. Aktywizacja, integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport. 8 marca na pływalni Rawszczyzna odbyło się spotkanie inauguracyjne, na którym pojawili się wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji. I z roku na rok przybywa nam oczywiście uczestników. Pierwszy rok to było 60 osób, drugi 130, trzecia edycja zgromadziła już prawie 200 osób, w tej chwili 186. Także cieszy się ogromną popularnością i no myślę, że same wypowiedzi osób uczestniczących, które są naprawdę bardzo wdzięczne za możliwość uczestniczenia i rozruszania się po prostu. W ramach projektu zajęcia będą prowadzone do 30 grudnia. Program obejmuje cykl spotkań na ostrowieckiej pływalni. Zajęcia łączą naukę pływania z rehabilitacją. Uczestnikami projektu są niepełnosprawni i osoby starsze. Takie spotkania są ważne dla tych grup. Dzięki udziałowi w projekcie społeczność ta nie tylko dba o sprawność fizyczną, ale także nawiązuje towarzyskie kontakty. Myślę, że to jest taki dobry kierunek dla tych osób, które czasami po pierwsze nigdy nie miały kontaktu z wodą, nie miały styczności z wodą, nie umieją pływać, a te osoby, które umieją pływać, będą doskonalić swoje umiejętności. Jest to czasami wyjście z domu, pokazanie się, czas zajęty i podnoszenie przede wszystkim sprawności fizycznej. Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest spore. Uczestnicy projektu mają jednak żal do mediów, że te nie nagłaśniają sprawy. Na sobotniej inauguracji pojawiła się tylko lokalna TV. Przedstawicieli innych mediów nie było. Proszę zobaczyć. Jest jej najważniejsze wydarzenie dla grupy niepełnosprawnych i ludzi 65+. Zwróćcie uwagę Państwo, tylko Wy jesteście. Pozostałych dziennikarzy nie ma. Popatrzcie, czym się zajmują posłowie w tym tygodniu. Jeden zajmuje się, czy palić na klatkach schodowych, czy nie, w blokach. Drugi żołnierzami wyklętymi, a trzeci robi to, co robi. W tej chwili to widzicie Państwo, ile to jest ludzi, jakie mają podejście do tego, ile tu ludzi wyszło z domów po to, żeby zobaczyć, jak świat wygląda, jak się poruszać. Warto się nad tym zastanowić i przekonać innych dziennikarzy, żeby też tu przyszli i to spopularyzowali. Chociaż raz. Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat nad projektem objął poseł Zbigniew Pacelt.